Siemanko, jestem Lucek, a to jest Forza Horizon 2. Moi drodzy, zapraszam was na kolejny wspaniały odcinek z tej gry. O tak, włączam radio zamiast zmienić samochód. Znaczy, patrzcie, jakie tutaj auta przyjechały na zlot, właśnie podjeżdża jakieś inne. To jest chyba, co to jest? Nie mam pojęcia, co to jest. Chevrolet Camaro, wow, i podjeżdża jeszcze inne auto. Mercedes. Wow, to jest wspaniały wóz. Mam go, przecież jest odcinek, o którym... lubię do niego wracać czasami do tego odcinka. Sesja online, można tu rozpocząć sesję online ogólnie. Ale na razie się tym nie zajmujemy, na razie przechodzimy fabułę. Ta korweta jest świetna, obejrzyjcie sobie poprzedni odcinek, gdzie właśnie o niej opowiadałem i widzieliście, jak ona też się spisuje. Albo po prostu możecie zobaczyć, jak ona się spisuje, bo jest świetna! Jest świetna, wygrałem nią wszystko, nawet na bardzo trudnym trybie trudności, poziomie trudności. Wow, wow. Aż taka za dobra przyczepność jak na korwetę, jak na samochód z napędem na tył. Ale spoko. Tutaj coś mamy. I będziemy musieli rozpocząć wycieczkę do następnego miejsca. Zanim to, tradycyjnie jednak, zobaczymy sobie samochody, które już mam w garażu i wybierzemy jeden z nich, aby się nim bawić w tym odcinku. Nie wiem naprawdę, co ja tutaj mam, ale na pewno jest auto, którego jeszcze... No dobra, w takim razie mamy gotowe auto, bardzo szybko sobie je stunigowałem. No i zobaczymy. Samochodzik jest spoko. Klasa A, napęd na 4 koła. Naprawdę bardzo ładnie się zbiera. Zobaczcie tylko. No i to dość ciekawie brzmi. Świetna trakcja, świetna przyczepność. Myślę, że to jest dobry rywal w tej klasie i że damy sobie radę z najgorszymi przeciwnikami, najtrudniejszymi. O, zobaczcie, tutaj nie ma mowy o zarzucaniu dupy. Chociaż mogę się postarać. Spróbujemy zaciągnąć ręczny i zarzucić tą duperę trochę. Ale widzicie, samochód praktycznie od razu odzyskuje trakcję. Nie ma tutaj mowy o jakimś tam zarzucaniu, co też jest może ciekawe, bo no troszeczkę pojeździmy takim samochodem z dużo lepszą trakcją, z dużo fajniejszym przyspieszeniem. Chociaż już jeździłem na Ferrari, no nie można powiedzieć, że la Ferrari ma gorsze przyspieszenie od Audi RS4, ale Audi RS4 też sobie radzi bardzo, bardzo fajnie. Dobra, tu mamy z przodu jakieś Vipera, ale nie są to samochody, których jeszcze nie spotkałem, bo im już nawet robiłem zdjęcie. Tu mamy chyba wjazd na autostradę, którą pojedziemy sobie na następne mistrzostwa. Dobrze jest sobie przypomnieć troszeczkę jazdy tym autem, więc pojedziemy. Tu mamy Vipera, on chyba jedzie w to samo miejsce. Nie wiem tak, czy ich wyzwać na pojedynek. Nie mogę chyba, czy mogę? To jest po prostu wycieczka jakby taka. Ale fajnie brzmi, tak jak się patrzy do tyłu, zobaczcie. Posłuchajcie, znaczy się. Strasznie lubię ten dźwięk, podoba mi się. Muszę się patrzeć troszeczkę do przodu, bo zaraz coś przywalę. Kurde, świetnie brzmi. Ale z nikim się nie mogę ścigać, chyba dlatego, że uczestniczę już w tej wycieczce do festiwalu. Oj, okazuje się, że mam określony czas na to, mam jakieś tam 6 minut. To naprawdę jest bardzo dużo czasu i myślę, że gdziekolwiek by to nie było, uda mi się zdążyć tam. Bardzo ucieszyła mnie wiadomość o tym, że będzie Forza Horizon 3 w 2016 roku. Absolutnie fajna sprawa. Już nie mogę się doczekać, kiedy będą jakieś pierwsze zwiastuny. Ale też nie wiem, kiedy się pojawi, czy na początku, czy jakoś na wiosnę, czy raczej na jesień. Ja tak czuję, że ta gra pojawi się dopiero na jesień, ta Forza Horizon 3. No i właśnie, Forza przeważnie zwiastowała, chociaż nie do końca. Tak chciałem powiedzieć, że Forza zwiastowała nową konsolę. No ale nie do końca tak było, bo Forza Horizon 2 przecież pojawiła się także na konsolę poprzedniej generacji, czyli Xbox 360. I przyczyniła się też do znacznej sprzedaży tamtej konsoli. A tak samo Forza też przyczyniła się do znacznie lepszej sprzedaży tej konsoli, czyli Xbox One. Została poprawiona graficznie. Tu mam jakiegoś gościa.
co to może być? Ferrari? Ferrari GTO. No tak coś nie kojarzyłem kształtu, a jest czerwone, ma takie śmieszne światła z tyłu, więc to może być Ferrari. No i Forza przyczyniła się, tak jak wspomniałem, do lepszej sprzedaży też Xboxa One. A nie ma się co dziwić, gra jest naprawdę over the top i każdy chyba potrafi mi to przyznać. Niby to jest taki jakiś bajkowy klimat i można powiedzieć, że taki trochę nierealny, ale chyba właśnie o to chodzi, żeby w grze bawić się tak, jak nie możemy się bawić w normalnym życiu. Mamy tutaj Forda Fox Body, nie cierpię go, Ford Mustang Fox Body. Paskuda cholerna. Dobra. Okej, jesteśmy na miejscu. Wow, ale fajne ujęcie na tej Audi teraz. Och, podoba mi się. Jeszcze ten deszczyk tam, te jakieś odbicia od ekranów. Wow, super sprawa. No dobra. Okej. I tu mamy chyba gdzieś początek mistrzostw. Tak, tutaj musimy sobie zajechać. Mam nadzieję, że właśnie będę mógł tym razem wziąć udział w moim Audi tutaj. Świetna sprawa, że w tej Forcie można wyłączyć sobie uszkodzenia samochodu. Bo ja strasznie nie lubię, jak samochód ma albo pognięcioną maskę, albo coś. Samochody dostępne cenowo. Obecny samochód. Wybieram. O! No i co jest? Zobaczcie, no kurde. Samochody dostępne cenowo. I obecny samochód. No i jest! O! Kurde. A jeszcze mogłem wybrać tego kurde Coxa, czyli C63. A poprzednio miałem tylko 3 karty i nie mogłem właśnie wybrać tego Audi RS4, nie wiem czemu. Jesteśmy gotowi? Pierwszy przystanek robimy dzisiaj. Co to tam jedzie? To jest jakiś Mercedes. To jest SL63? 65. O oh man. Ale piękna maszyna. V12 pod maską. O kurde. Robimy foteła. O proszę, udało się. Osiągnięcie odblokowane i 21. O kurde, jeszcze jakieś inne samochody mi złapało. Czyli chyba odblokowały mi się nowe auta. Ten Mercedes jest piękny. Jest naprawdę piękny. On był chyba w Need for Speed Most Wanted, z tego co kojarzę. Tutaj mamy także Audi i to jest Audi... Nie wiem, to jest chyba Audi 5.2 Quattro. Zgadłem, nie ma napisane tutaj. Ale kurczę, było napisane tam nad, jak zrobiłem zdjęcie chyba. Nie, to jest V10, no to 5.2 Quattro, tak myślę. Dobra, lecimy dalej. Super. No i mogę, o kurczę, mogę w końcu... Oj, co tu się dzieje? O co chodzi? Co ja tutaj patrzę? Lecz, co to było? Pierwszy raz coś takiego włączyłem w tym Forzie. No dobra, możemy sobie popatrzeć, co my tu mamy. Obroty na minutę. Hamulec ręczny, to może tylko od, no, 100% od razu, bo nie mam tego regulowanego. Biegi. Są... O, pokazuje się, kiedy się sprzęgło używa. Jaką mamy aktualnie moc. O kurde, abym przygrzał to. To jest w KW podane. Newtonometry mamy. Prędkość. I przepustnica. O właśnie, widzicie teraz, przepustnicę mogę sobie regulować, czyli po prostu gaz, no nie? Pedał gazu. Teraz mam na przykład na 63%. To jest fajne, może fajna informacja dla was, no bo będziecie widzieć, kiedy ja tutaj jak operuję gazem. To jest też ciekawe, ale nie wiedziałem, że coś takiego tutaj w ogóle w Fordzie jest. Ja to przypadkowo wcisnąłem sobie. Ford Bronco. Ford Bronco. Przypadkowo sobie wcisnąłem i nagle taka opcja. No szkurde, po co mi jeszcze raz robić zdjęcie? Cofaj. Okej. Okay. Fajna sprawa, fajna, naprawdę. Ciekawe, jak to jest w ogóle w grze liczone. Skąd wiadomo, ile koni mechanicznych ten samochód używa? Nie wiem, jak oni to tutaj zrobili i odzwierciedlili, czy rzeczywiście tak jest. No ciężko to stwierdzić teraz, bo różne części do tego mojego Audi powkładałem. Nie wiadomo, jakby to przełożyć na realny świat, ale...
Zobaczcie, że też widać jak skręca, no nie? Tutaj macie tam, gdzie jest napisane kieruj. Tam widać jak skręcam kierownicą. I gaz do końca. Ojej! Zagapiłem się na te statki, a tutaj jest przeciwka samochód, znaczy naprzeciwko nie był samochód jakiś. Ale fajnie teraz to wyglądało. Oh, fuck. Zawody 1 na 4. Wow. Ale to wygląda jeszcze takie cienie, Boże. No niby konsola nie ma aż takich dużych możliwości jak PC, a jednak ta gra wygląda niesamowicie. Okej, mamy włączony sterowanie symulacja, tor jazdy, ale kontrola stabilności wyłączona. Kontrola trakcji wyłączona i mimo to, mimo wyłączonej kontroli trakcji, naprawdę bardzo fajnie mi się jeździło. Hamowanie, ABS włączony. A co powiecie, jeśli wyłączę teraz to? Chociaż nie, może najpierw pojedźmy sobie jedne zawody z ABS-em włączonym, poziom trudności Pro. I zobaczymy jak mi pójdzie. Jeśli uda mi się wygrać te zawody, albo zdobyć jakieś takie miejsce, powiedzmy na podium, no to wtedy wyłączę sobie ABS i zobaczymy jak mi będzie szło. Tu mamy kolejne foto, myk. M3, BMW M3. Okej, okay. A z tyłu? Z tyłu chyba nic. O, jest coś! Wow! Trzy samochody, nieźle. Dobra. No i lecimy. Sorry, że tak robię zdjęcia, ale chciałem zrobić na początku wyścigu, żeby wszystkich ogarnąć. Ale dobra, teraz już wyścig, teraz już się skupiamy, trzeba jechać na maksa. Oj! Oj, nie jest łatwo, zobaczcie, że mnie zostawiają gnoje. Ale mimo wyłączonej kontroli trakcji, ja nie mam tutaj problemów, a w ogóle z trakcją w tym Audi. No nie ma się co dziwić, napęd 4x4. Nie ma opcji, żeby coś tutaj się złego działo. W przypadku, okej, w przypadku Mercedesa C63 mogły się dziać jeszcze jakieś dziwne rzeczy, ale nie w Audi. Nie w Audi RS4. Tutaj naprawdę nie ma kompromisów i lecimy pięknie, oj. O, tylko znowu problem też z agresywnym skręcaniem. Troszeczkę samochód jest podsterowny i wywala z zakrętu. No, jest troszeczkę problem z prowadzeniem, przynajmniej dla mnie. Spychają się gnoje tak w ogóle. Dobra, grzejemy za tym Audi, może uda się w cieniu jakoś podgonić resztę. Trzeba te cienie wykorzystywać, one nie dają takiego boosta jak powiedzmy w The Crew. Możecie sobie zobaczyć jakiego, jak jeszcze w The Crew, jak dobrze przyspieszają te samochody, gdy jedziemy za kimś bezpośrednio. O ile te osiągi się pogarszają, gdy po prostu wychodzimy z tego cienia. Trochę źle zajechałem, jak ktoś raz wyprzedzi na bank. I tutaj tu Audi. Ale spoko, w tym Audi RS chyba 6, które jedzie koło mnie, wysuwa się fajnie spoilerek, nie wiem czy to widać. Ooo! Ostro po handlach. Dobra, udało się jakoś ładnie wejść, ale tam już jest meta. Nie udało mi się zdobyć dobrej pozycji, ale popełniłem kilka błędów. Ja bym był ogólnie skłonny do tego, aby powtórzyć ten wyścig, bo jednak gdy przychodzi do ścigania się, to no to jednak trzeba się skupić dobrze na tym pokonywaniu zakrętów. A ja sobie próbowałem tak o na spokojnie jeździć tym samochodem, a teraz trzeba się ścigać i te zakręty pokonywać idealnie. No a troszeczkę ciężko mi skręcać tym Audi RS4, więc muszę się skupić, aby teraz pojechać to dobrze. Więc jeszcze raz. Ah, fuck. Spadł, a to moje miejsce. Ależ się pchają. No tutaj mało miejsca jest, więc zrozumiałe. O! Dobra. I okej. Teraz musi się udać. Lucek, pełne skupienie. No, ależ się spycha, skupa. Dobra, też mu tak wjadę w zakręt, zobaczymy. Ja go tam dorwę. No i znowu w tą wieżę przypieprzyłem. Cholera! Tu można skrócić. Oni też skracają, okej. Krótki ten wyścig jest, naprawdę. I trzeba się tu wykazać na każdym zakręcie praktycznie. Nie mam dobrej pozycji, mam siódmą.
ale na pewno uda mi się jeszcze podskoczyć do góry. Nie jest łatwo, nie jest łatwo i myślę, że nie ma co tu na razie kombinować z tym ABS-em. Dobra. Teraz tu trzeba ładnie wejść, powoli. Ajajajaj. Dobra. Gaz, 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 gaz. Musi być trzecie miejsce moje. Kurde, ależ oni mają odejście. Ja cię nie mogę. Może jeszcze powinienem skrócić biegi w Audi. O, o, patrzcie, 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 co się dzieje. Zobaczcie, woo! I drugie miejsce będzie moje. Spadaj, gnoju. Ha, ha. Ekstra, na ostatnim zakręcie. Jak ładnie. Naprawdę świetnie poszło. Wow, ale było blisko, naprawdę. Hej, nawet najlepsi nie zawsze wygrywają. To i tak był niezły. Spadaj! Oczywiście, że bardzo dobrze mi poszło. Dostałem sporo punktów. Ten z przodu, ten co był pierwszy, też nie musi koniecznie wygrać na kolejnych zawodach. Mogę go gdzieś zepchnąć, jak będę taki niedobry. I lecimy, lecimy dalej. To były bardzo krótkie zawody. W sensie krótki wyścig. No ale. Następne mamy tam jeszcze jakieś okrążenia, inne rzeczy w ogóle. Także zaraz zobaczymy. O, o, Drivatar o dużych umiejętnościach. Biorę go, jeszcze C63. Sporo tych tutaj C63 jeździ. Zobaczymy, czy on taki dobry jest. Ej! I driftem go. O, a ty co tutaj? Cwaniaczku, ślepy zakręt, nie widziałeś? Cholera. Ja mogę driftować, ty nie, bo ty jesteś botem. Dobra. Przez to, że taka stłuczka była, no chyba nie uda mi się dogonić tego Mercedes, ale jeszcze nie tracę głowy, może jeszcze coś z tego będzie. Dobra, tu mogę skrócić, on tu na pewno mocno przyhamuje, bo jest głupi. Tak, już go wyprzedziłem. Niby o dużych umiejętnościach, a jednak pojechał jakoś tak dziwnie. O dobra, zwracam mu honor, what the fuck, co on odpieprzył. Nieźle. O proszę, jaka rywalizacja. Ups, ups, ups. Woo! Mało brakowało. Kurde. Nie wiem jak to wyminąłem, ale udało się. Dobra, tu mamy prostą. Tu już się chyba nie powinienem przejmować. Ale nie, coś tam się pojawia z tyłu. Coś mnie tam dogania. Słuchajcie, jeszcze się nie poddaje. Jeszcze mnie goni. Jedzie w strumieniu. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Siedzi na ogonie dosłownie. O, jest duży ruch uliczny. Kurde, do samego końca mnie trzymał skubaniec. Zwróć uwagę na poziom trudności, jaki reprezentuje. Nieźle. Dobra, mapa świata, zobaczmy, gdzie musimy sobie dojechać. Tutaj musimy coś zrobić. Wyścig na torze. Zobaczmy. Myślę, że dam sobie radę. Nie wiem, właśnie zastanawiam się, czy wyłączyć ten ABS. W sumie możemy jeden wyścig spróbować pojechać bez ABS-u i zobaczymy jak pójdzie, no. Chociaż powiem wam, że na tym poprzednim to tak już czułem, że mi idzie za dobrze. I też widzę, że Audi ma problemy ze skręcaniem. Może powinienem tutaj pokombinować troszeczkę z rozłożeniem tego napędu. Chociaż nie wiem, czy wsadzałem tutaj jakiś customowy dyferencjał, żeby móc to regulować. Ale wydaje mi się, że dobrze by było zrobić tutaj troszeczkę, tak, nie, nawet w 80% napęd na tył. Dobra, ABS wyłączony. Niedużo to daje, bo tylko 5% do repa i kasy. 5% więcej, ale no zobaczymy. ABS wyłączony i wyłączyłem go na deszcz. Powodzenia, Lucek, jesteś genialny. Zobaczymy, pierwszy zakręt. Tam ktoś wyleciał z napędem na tył. Ale ja jakoś sobie jeszcze radzę. Na razie nie odczułem jakby braku tego ABS-u. No jest okej, okay. Troszeczkę czułem, że przy hamowaniu samochód leci do przodu. O, przy takim hamowaniu, kiedy blokujemy praktycznie koła, czyli takim ostrzejszym.
a podczas gdy miałem włączony ABS i hamowałem ostrze i dodatkowo skręcałem, no to samochód nie leciał do przodu, tylko skręcał dokładnie tam, gdzie ja chcę, aby skręcał. No a teraz widzicie, troszeczkę przyhamuję i tak dusi go i jedzie do przodu. Leci, właściwie, nie wiem, sunie się. Nie blokuje on całkowicie kół, ale no ten ABS nie działa, więc wszystkie koła są tak samo blokowane w jednym czasie. No a gdyby ABS działał, no to by te koła oczywiście inaczej reagowały na pedał hamulca. Dobra, jestem na 6 pozycji, nie jest to zbyt dobra pozycja, ale jeszcze zostało jedno okrążenie chyba. O, widzicie, teraz miałem z tym problem. Jedno okrążenie dodatkowo. Co to w ogóle za jakieś lampiony? Tam się... Jakieś lampy to są. Jakieś kwiaty, cholera wie co to jest. Dobra, ogarnijmy tutaj. Mało brakowało, by się zderzył z tym filarem. Tak, i hamulca naprawdę trzeba tutaj delikatnie używać. Chyba tak, naprawdę delikatnie. Audi dobrze teraz hamuje. Tak mam wrażenie, że szybciej się zatrzymuje. To dziwne trochę z wyłączonym ABS-em. Ale może to złudzenie, także nie ma się co tym sugerować. Czwarta pozycja. Oni muszą jeździć ostrożnie. Większość samochodów, z którym się ścigam teraz, ma napęd na tył. I oni się boją tutaj na zakrętach dobrze ogarniać, ale nie Lucek. Lucek ma napęd na 4 koła i nie ma się. O, właśnie Audi prowadzi, zresztą Audi RS chyba 7. No i oczywiście Mercedes prowadzi. Troszeczkę to pobocze zawadziłem. O, ty gnoju, i co? Co mi się to wpycha? Dobra, dobra. Chodź, cwaniaczku, chodź. No i co? Co? Wysiłki dobry. Kurde, jest dobry, bo mnie oszukał. Zobaczcie, jak mnie załatwił. Chciałem tak chwilkę zjechać. O, kurde, żeby się nie pozbierał, ale cwaniaczek jakoś się wybrnął. Zahamował po prostu ładnie. Z worda się urwał, zna już tych kurczę ramerów. Ale ja się teraz obrąbię, o co? O co? O tak, i co Audi? Ha, ha. Może nie te same, nie to samo Audi, ale jednak Audi, też się odegrałem. Ha, ha, ha. Wow, tu akurat jest meta. To bardzo dobrze, że ich wyprzedziłem akurat w tym momencie. Będę mógł sobie na spokojnie wygrać. No i pięknie, zakończ. I gitara. Doskonała jazda i kolejna wygrana. Kolejna wygrana to jest pierwsza wygrana w ogóle w tych mistrzostwach. What the fuck? Ale udało się. Bardzo ładnie mi poszło, uważam. No, ogólnie bardzo ładnie. W pewnym momencie mi tam może nie wyszło, ale jestem zadowolony z tego przejazdu. Nowy wheelspin! Wow! Mam nadzieję, że teraz samochód dawno auta żadnego nie wygrałem. Ostatnie auto, jakie wygrałem w wheelspinie, to był chyba Dodge Charger. Kilka odcinków temu. No i zobaczymy co tym razem. Kolejny poziom. Samochód, 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 samochód. Nie fajnie. Ale dobra. Nie ma tego złego. Samochód się na pewno jeszcze jakiś wylosuje. East Plains Cross Country. Zobaczymy. Można tu pojechać chyba troszeczkę na skróty. Tam widzę, że musimy wjechać na autostradę. Myślę, że tu się uda jakoś wyjechać. Myk, myk. Kawałek przez jakieś lasy. Woo! What? Wow! Od czego ja się... Aha! To jest niewidzialna bariera. O kurde. No ale można na pewno tutaj dojechać jakoś. Zobaczmy. Tak, bo tutaj jest ta tama. O, już myślałem, że przez to też nie można przejechać, ale można. No tu jest tama i na tamę nie można sobie wjechać. Nie można wjechać do wody niestety. No, a chciałem ubić samochód. Holer. O, mogę wam przy okazji pokazać, jak wygląda tutaj teraz hamowanie z wyłączonym ABS-em. Chociaż może to będzie trochę przekłamane, bo pada teraz deszcz. Tak, nie chodzi mi teraz, tylko to jest na ręcznym. Chciałem coś obrócić i wjechać na autostradę tam dalej trochę. I teraz tak, może jeszcze inaczej, może włączę ten taki... O Jezu, nie to. Może włączę ten taki tryb, gdzie będziecie widzieli dokładnie jak skręcam. O. I... Tak, tu jest ręczny i zawracam i zaraz będę wjeżdżał na autostradę. I teraz będziecie widzieli, co się dzieje z autem.
hamuję i skręcam. I samochód jedzie do przodu, nie? O to mi chodziło właśnie. Bo wy tego nie czujecie jakby na nagraniu, a ja to czuję prowadząc ten samochód. I skręcam. Nie, i teraz jest ok. I teraz będę skręcał hamując ostro. O. Nie? Także teraz dobitnie właściwie widzicie. O, a tutaj są te. A, tu jeszcze można sobie przełączać te statystyki. Ja pierdziu. Tu jest absolutnie wszystko. Prawy tylny nie działa, amortyzator? What? A to co to jest? Siła odśrodkowa, o kurde. Aha, tutaj można... Te punkty żółte zaznaczone są wtedy, kiedy są jakieś największe siły oddziałują na ten samochód. Także to są jakby takie granice. Co jeszcze tu mamy? Opony, to są chyba... Ciśnienie, aha, to jest temperatura opony. Wow, serio? Aż taka temperatura? Zobaczcie, jak szybko temperatura maleje, jak się ten stoi w miejscu. Czy to jest klocek hamulcowy? Czy hamulce? Nie mam pojęcia. No nie, no opony. So what the fuck? Kąt pochylenia. Nie wiem, o co w tym chodzi. Nie wiem, jak to odczytać. Ciśnienie. Zobaczcie, że ciśnienia są nawet różne. To jest ciekawe. Kurde, to jest strasznie ciekawe. Ciśnienie się w ogóle zmienia, bo tutaj jest chyba jakaś górka. Ciśnienie się zmienia w zależności od tego, jak ustawię nawet samochód chyba. Nie, ciśnienie się zmienia od temperatury, z tego co widzę. A zobaczcie, co się dzieje z oponami i z temperaturą podczas takiej agresywnej jazdy. Szczególnie przy starcie. O, i przy hamowaniu też. No, fajnie to widać. Co jeszcze tutaj mamy? Jezu, ile tych statystyk jest! Ja dziękuję. To nie wiem, co to jest nawet. Lel. To są uszkodzenia. Uszkodzenia wyłączyłem. Cholera, ile tego jest. Ale kurde, dziwne, że ten prawy tylny amortyzator jakoś nie jest pokazany. Zobaczymy, co się dzieje, jak będę jechał po bezdrożach. Kurde, jak to wszystko jest tu odzwierciedlone. To jest tarcie. Lel. Szaleją te statystyki tutaj na bezdrożach. Na asfalcie już jest tak, o, spoko, nie? Dobra, jedziemy tutaj wyścig. Kurde, to jest ciekawe, kurczę. Tylko może troszeczkę zbugowane, jeśli chodzi właśnie o te amortyzatory. No nie wiem, czemu prawy tylny amortyzator nie działa w Audi RS4. Dobra, lecimy. Zdobyłeś 500 000 punktów doświadczenia dla swojego klubu. Rajd przełajowy. No tu chyba będę miał kolejne samochody do zrobienia zdjęcia, tak myślę. No i bez ABS-a jedziemy. Pięknie. Właśnie nie wiem, tak patrzę, ale chyba żadnego samochodu nie ma do zrobienia zdjęcia. Rajd przełajowy, no i pięknie. O kurde, ktoś tam się rozwalił już. Patrzcie na to, patrzcie, co moje Audi RS4 tutaj robi. Woo! Robi dosłownie furorę. Wow. Pięknie sobie radzi na tych bezdrożach, chociaż nie powinno, jest to samochód sportowy do diabła. Sportowy bardziej, bardziej na ulicę niż tu. Ale nawet zauważyłem, że jak jadę po tych bezdrożach i nacisnę hamulec nożny, no to samochód się zachowuje podobnie jak na asfalcie, czyli tracę praktycznie na tym kontrolę. Więc muszę też tutaj z wyczuciem hamować. A najlepiej to w ogóle nie hamować. Jechać sobie, o. Ciężko ich dogonić tam z przodu. Tych z tyłu słowiaków łatwo było załatwić, ale tutaj może być problem. O. Proszę bardzo, jak się na Krzysia wepchałem ładnie. Przez krzaczory.
O proszę, o, ale teraz, teraz się pokazuje moc tak naprawdę napędu 4x4, o yeah. O, jak tu przejechać? Okej, okay, przez palety, spoko. Teraz tu, wow! Widzę, że się nie patyczkują. Nie patyczkują się, nie. Okej, asfalt, łap, asfalt! Udało się, pięknie. Nawet nie śmiałem tu hamować. Wiedziałem, że samochód sam jakoś wyhamuje, wchodząc takim lekkim ślizgiem na asfalt. Okej, mam przede mną jest meta. Nie mogę się teraz dać, a nie znam tej trasy wcale, więc mogę gdzieś tutaj popełnić błąd, ale chyba się uda. O, całe szczęście, że ten słup można było rozwalić. Udało się. Udało się, czyli co? Można powiedzieć, że mógłbym spróbować podnieść tutaj jeszcze poziom trudności wyżej. O poziom. Może coś następną jakąś rzecz wyłączymy, albo włączymy ABS, włączymy kontrolę trakcji, włączymy wszystko, co mi pomaga i podniesiemy poziom na nie do przejścia. To by było coś, ale nie wiem, czy jeszcze nie jestem za słaby na to. Można spróbować, ale podejrzewam, że wtedy to będą koksy. Zobaczcie, że już na tym poziomie pro ja nie daję sobie często rady, jestem na drugiej pozycji. Myślę, że to jest fajna rywalizacja, ale z drugiej strony też dość często wygrywam. High Speed Sprint. Zobaczmy, czy to jest ostatnie, czy są ostatnie zawody w ogóle? Chyba tak. Ciekawe, że mnie zrespawnowało właśnie w tym miejscu. Chyba to się zaczynały tamte zawody i te teraz. Dobra, zobaczmy. Zobaczmy, co ja tu jeszcze mogę wyłączyć. Bardzo podobają mi się światła tej RS4, a wam? Fajne są. Myk. Okej, okay. I tu będziemy mieli duże prędkości. Tak nam przynajmniej mówi nazwa wyścigu. Zobaczymy. Myk. Poziom trudności. Całkiem nieźle. Musisz tylko zwyciężyć w następnym wyścigu, a trofeum w mistrzostwach będzie twoje. Nie do pokonania. Zobaczymy, co się uda zrobić. Kontrola trakcji, okej. Okay. Kontrola stabilności. A, to w ogóle mi popsuje. No dobra, ABS sobie tylko włączę, bo troszeczkę miałem problem na zakrętach. Okej, okay, aktualizowanie drivatarów. Zobaczymy teraz. Nie do pokonania. Najtrudniejszy tryb. Najwyższy poziom drivatarów. I zobaczymy, co się stanie. No niby 80% więcej. Podejrzewam, że po wyłączeniu wszystkiego, że wszystkiego będę miał 100% więcej do wypłaty i punktu doświadczenia. Zobaczymy. No teraz się pięknie. Zobaczcie, ja hamuję, się niczym nie przejmuję teraz. ABS działa perfekcyjnie. Kurde, zupełnie inna para kaloszy. Naprawdę, ten ABS zajebiście dużo daje. Okej, okay. Piąta pozycja, na razie nie jest źle. No kurde, z tym ABS-em, haha, kurde, jaka różnica w ogóle. Jezu, a to tylko 5% mniej od ten, od wypłaty i punktu doświadczenia. Kuszące, naprawdę. No i tutaj zdecydowanie bardziej by mi się przydała wysoka prędkość, chociaż z drugiej strony też nie ma tutaj aż takich hardkorowych odcinków, też na tym, na maksymalnej prędkości nie jeździ się jakoś bardzo długo, a zobaczcie teraz na mapkę, będziemy mieli praktycznie same zakręty, więc tych prostych było tutaj tak naprawdę niewiele. Kurde! Czwarta pozycja cały czas, prawie trzecia zaraz będzie na bank, bo się uda. Trzymam się ładnie w tunelu, coś tam mi ten tunel daje, ale widzę, że ci przeciwnicy z przodu mają troszeczkę lepsze przyspieszenie. Dogania mnie drivatar z tyłu. Nowe zalety mi się jakieś pokazały do przypisania. Dobra, druga pozycja jak na razie. Ci z tyłu też potrafią atakować i mnie dogonić, więc muszę uważać na to. Mercedes ma bardzo dobre przyspieszenie, ten z tyłu i ten z przodu zresztą też, bo to chyba też C63. Dodatkowo próbują mnie wyprzedzić tam z tyłu, ale no boty mają to do siebie, że oni tak nie szarżują ostro. Druga pozycja to też będzie coś, co mnie zadowoli, szczególnie na nowym poziomie trudności. Czyli poziom najtrudniejszy, nie do pokonania. Z włączonym tym razem ABS-em.
nie zamierzam wyłączać tego ABS-u, bo to znacznie ułatwia życie, naprawdę. Teraz nie ma opcji, ja wam zaraz to pokażę po tym wyścigu. Druga pozycja to jest coś, co mnie w 100% zadowala. Nie podejrzewałem, że uda mi się ukończyć ten wyścig na tej pozycji, na tym poziomie trudności. Myślałem, że to będzie pozycja czwarta i niżej, naprawdę. Ludzie zaczynają o tobie mówić. Przy takiej formie możesz trafić nawet do finału. Okej. 5 mistrzostw jeszcze zostało, by odblokować finał horizon. Okej. No dobra. Poziom trudności podwyższony i pokażę wam teraz różnicę z tym ABS-em. Włączymy sobie te wszystkie statystyki związane ze skrętem czy hamowaniem i zobaczycie, jaka jest różnica przy włączonym ABS-ie i wyłączonym ABS-ie, jak wcześniej. Spotkajcie się przy centrali, gdy tutaj skończycie. Wyruszymy na kolejny etap wycieczki. Dobra. To mamy załatwione. Teraz powinien być ten ABS włączony. O, wheel spin mamy. Teraz musi być auto. No musi być auto na następny odcinek. No nie ma opcji, no. O! O, man, BMW! What the fuck? Dobra. Będzie BMW M3. To jest zresztą E30, którą dosyć lubię, no. To nie jest jeszcze tak wieśniaczony samochód. Mnie się ten samochód kojarzy jeśli ktoś posiada to auto, to naprawdę musi lubić bardzo markę BMW. Nie ze względu na to, że ten samochód jest jakiś słaby, czy brzydki, czy mało wytrzymały. Nie o to chodzi. Tylko po prostu nie jeździ się już takimi starymi autami normalnie, bo każdy woli tam wygodę i kupuje trochę nowszy model. To chyba E36, tak najbardziej zwieśniaczona jest, o. Tak myślę i strasznie właśnie nie lubię tego modelu z tego powodu, ale E30 to już tak mi się kojarzy przynajmniej, że to jest samochód posiadany przez takich entuzjastów. Ale okej, pokażę wam jeszcze opcję z tym ABS-em. Zerknijcie sobie na statystyki, myk. Chodzi mi o te staty. I zobaczcie sobie, jaka jest różnica w ogóle, gdy mam włączony ABS. Teraz, a jak miałem wyłączony, to pamiętacie, skręcałem i przy hamowaniu samochód po prostu jechał do przodu, a teraz widzicie, co się dzieje? Na maksa hamuję i mimo, że mam skręcone koła, to i tak, oczywiście samochód zachowuje się nie tak, jakbym chciał, ale inaczej się zachowywać nie można, no nie można oszukać praw fizyki. Ale ABS po prostu ładnie to reguluje, nie hamuje wszystkimi kołami jednocześnie samochód teraz. Tak samo, tylko ABS po prostu hamuje jednym kołem więcej, drugim mniej. Dzięki temu udaje się troszeczkę korygować ten tor jazdy. To jest bardzo, bardzo pomocne, naprawdę. To ratuje dupę w większości przypadków. Bo ja sobie mogę na przykład na samym zakręcie praktycznie przyhamować. O, tak jak teraz leciutko i mogę bez problemu skręcać, a przy okazji, w momencie kiedy ja mam wyłączony ABS, no to przy takim nawet hamowaniu lekkim nie mam możliwości skręcania, samochód po prostu jedzie do przodu. No a teraz jest naprawdę spoko, pod tym względem ja nie mam zamiaru wyłączać tego ABS-u, bo to jest super sprawa przy hamowaniu, no. Przy nawet takim zwykłym dohamowywaniu. Ale wiecie co, chcę jeszcze zerknąć na tą BMW-kę, chcę posłuchać, jak ona chodzi. To jest naprawdę fajny samochód, to jest naprawdę fajny samochód. Tylko ja ogólnie nie jestem jakiegoś fanem BMW, ze względów, o których wam już nieraz mówiłem. Ale to jest takie moje widzimisię, no oczywiście nic nie mam do fanów BMW, osób, które naprawdę lubią te samochody. Od siebie mogę tylko powiedzieć, że są to auta z wyglądu bardzo takie męskie, nie? Są samochody damskie, są samochody ładne, bardzo ładne, damskie, do których uważam, że zaliczają się Mazdy. A BMW naprawdę mają takie męskie kształty i również w kokpicie. Ten kokpit jest, no, taki charakterystyczny dla BMW na pewno. Każdy, kto wsiądzie do tych modeli, powiedzmy z roczników 2000, nie wiem, 5 albo 7, poczuje się tak samo. Dobra. Moje samochody, wybieram sobie E30, myk, wsiąść do samochodu. Też jestem ciekawy, jakie tu modyfikacje można włożyć, ale to zostawimy sobie na następny odcinek. Teraz zobaczmy, czy raczej posłuchajmy, jak to auto brzmi.
fajny dźwięk ma. Fajnie brzmi, naprawdę. Zobaczymy z innej kamery. Ze środka. Ach, z maski fajnie brzmi, naprawdę. Okej, moi drodzy, ja wam bardzo dziękuję, że byliście dzisiaj ze mną na odcinku z Forza Horizon. Zapraszam was na kolejne, trzymajcie się, na razie, pa pa.